prosimy Jarka Stakunia, również z firmy Red Hat Polska, żeby nam opowiedział o technologii kontenerowej. Witam Państwa. Ponieważ prezentacja dzisiejsza ma dużo ograniczeń, ja muszę po pierwsze schować się tutaj za tą mównicą. Właśnie, to jest jeden z moich zarzutów do Wojtka prezentacji, że prawdopodobnie zepsuł świetnie działający pilot. Część prezentacji już przed chwilą Państwo mieliście okazję obejrzeć, więc przejdę od razu do konkretów. Ja się nazywam Jarek Stakuń, w Red Hacie jestem architektem od jakiegoś mniej więcej roku, czyli od momentu, kiedy platforma OpenShift wersji trzeciej została wypuszczona na rynek, w dużej mierze zajmuję się właśnie tym produktem, wspierając klientów w Europie w jej wdrażaniu. I dzisiaj chciałbym zrobić Państwu takie krótkie w miarę wprowadzenie do tej platformy. No Wojtek opowiadał o tym, jak możemy sobie przy pomocy kilku narzędzi, kilku rozwiązań załatwić kwestię szeroko rozumianego zarządzania infrastrukturą. Ja z kolei postaram się Państwu powiedzieć, jak za pomocą jednego narzędzia można sobie załatwić kwestie związane z developmentem, uruchamianiem, znaczy testowaniem i uruchamianiem produkcyjnym aplikacji opartych na technologii, na kontenerach Docker. Czy ten slajd już Państwo dzisiaj widzieliście? Czy ktoś widział ten slajd dzisiaj? Znaczy oczywiście bez tytułu. To jest slajd, który był pokazywany przez naszego VP EMEA Wernera Knoblisia. I ten slajd pokazuje no z jednej strony kierunki rozwoju środowisk aplikacyjnych, z drugiej strony on też ma pokazać jakieś kierunki dalszego rozwoju IT. Tutaj mamy jakby takie cztery podstawowe wymiary, na których się koncentrujemy, myśląc o środowiskach aplikacyjnych. Po pierwsze metodologie wdrożenia, gdzie jakby najnowszym trendem i tym kierunkiem, w którym wszyscy idą, jest DevOps, czyli tak naprawdę w dużej mierze chodzi tutaj o jak największe zautomatyzowanie procesu tworzenia, wypuszczania aplikacji, uruchomienia produkcyjnego aplikacji, zarządzania jej cyklem życia. Architektura mikroserwisów, tak, czyli dekompozycja rozbudowanych aplikacji monolitycznych, czy też projektowanie nowych aplikacji w taki sposób, że składają one się ze zbioru mikroserwisów i każdy z tych mikroserwisów jest uruchamiany jako oddzielny, w oddzielnym runtime'ie. Kontenery, tak, czyli nowy sposób wdrażania, pakowania, uruchamiania aplikacji. Oczywiście w połączeniu z mikroserwisami, tak, czyli pomysł jest taki, żeby mikroserwisy implementować właśnie jako kontenery. No i cloud, czyli uruchamianie aplikacji w takim środowisku bardzo dynamicznym, gdzie w sposób elastyczny będziemy w stanie poszczególne elementy aplikacji, warstwy czy mikroserwisy sobie skalować i zarządzać ich cyklem życia. I te trendy przekładają się też na to, o czym my najczęściej rozmawiamy z klientami właśnie w kontekście rozwoju ich środowisk aplikacyjnych. Więc po pierwsze to, na czym zależy klientom i z pewnością Państwu, wśród Państwa też będzie wielu takich, którzy o tym myślą, to jest możliwość jak najszybszego dostarczania nowych wersji aplikacji, wdrożenia właśnie metodologii DevOps, czyli tak jak mówiłem, jak najwyższego, największego poziomu automatyzacji i przyspieszenia wdrażania aplikacji. Drugi temat to jest migracja istniejących już aplikacji, takich, no mówimy tutaj o dużych, monolitycznych systemach, bardzo rozbudowanych, które mają bardzo długi cykl jakby wypuszczania nowych wersji, do architektury mikroserwisów, co nam właśnie ma pozwolić na szybsze i bardziej elastyczne zarządzanie aplikacjami.
No i trzecia kwestia to jest konteneryzacja, takie nowe, ładne nowe polskie słowo, tradycyjnych aplikacji, a co za tym idzie, umożliwienie właśnie bardzo elastycznego zarządzania infrastrukturą, na której aplikacja działa. I teraz tytułem wstępu chciałem powiedzieć troszkę na temat kontenerów i mikroserwisów. Kto z Państwa na sali nie wie, co to są kontenery, nie miał nigdy do czynienia z Dockerem? O, super, nikt się nie zgłasza. To bardzo dobrze, tą część załatwimy sobie bardzo szybko. Więc generalnie pomysł na kontenery jest taki, że jest to mechanizm umożliwiający izolację aplikacji w systemie operacyjnym. I nie jest to jakby nowa koncepcja, chociażby w Red Hat Enterprise Linuxie mamy już od dłuższego czasu kilka technologii, które to umożliwiały, tak jak tu widać, grupy kontrolne, przestrzenie nazw w jądrze, SLinux i tak dalej. Oczywiście to, co nowego pojawiło się w wersji 7 RHEL-a, to jest wsparcie dla technologii Docker. I to, w jaki sposób my korzystamy z Dockera, to po pierwsze wykorzystujemy fakt, że Docker daje nam możliwość budowania obrazów w sposób uniwersalny, niezależny od technologii aplikacji. Czyli żeby uruchomić kontener, potrzebny jest nam najpierw obraz, a tutaj jakby, tak jak widzicie Państwo na tym obrazku, ważne jest to, że każdy obraz jest taki sam bez względu na to, w jakiej technologii pisana jest aplikacja. Ten obraz będzie w tym samym formacie i będziemy uruchamiali ten sam obraz oczywiście z inną funkcjonalnością wewnątrz. To, co jest również bardzo istotne, to jest to, że w takim obrazie umieszczany jest nie tylko sama aplikacja, ale też jej wszystkie zależności, tak? Czyli w zależności od tego, w jakich technologiach piszemy aplikację, cały runtime aplikacyjny też trafia do kontenera. Tak naprawdę jedynym elementem, który nie jest pakowany, jest to jądro Linuxa, to jest jakby jedyna zależność, jaką taki kontener ma w stosunku do środowiska, w którym jest uruchamiany. I to nam pozwala osiągnąć pewną zmianę w porównaniu z sposobem instalacji aplikacji na tradycyjnym OS-ie, ponieważ tak jak Państwo widzicie, nie jest nam potrzebny już pełny OS, na którym mamy zainstalowane bardzo wiele bibliotek. Wystarczy nam minimalny OS, minimalny runtime, który będzie umożliwiał uruchomienie kontenerów. Czy ktoś wie, jak się nazywa wersja RHEL-a, która właśnie tą rolę tutaj pełni, takiego minimalnego OS-u? Atomichos, dokładnie tak. Oczywiście ten obrazek może jeszcze nie wygląda tak spektakularnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestię utylizacji zasobów, ponieważ tak jak widać, jeżeli ta biblioteka tutaj A czy B byłaby tą samą biblioteką, no to ona będzie załadowana dwa razy, co tutaj niekoniecznie będzie miało miejsce. Natomiast już jakby patrząc na ten obrazek z punktu widzenia bezpieczeństwa, widzimy, że zastosowanie kontenerów daje nam możliwość tak naprawdę ograniczenia siły rażenia ewentualnego problemu bezpieczeństwa, który wystąpi w bibliotece, tylko do kontenera, na którym on działa, w ramach jakby użytkownika systemu operacyjnego, który ten kontener uruchamia. Dużo ciekawiej wygląda kolejne porównanie, czyli porównanie wirtualizacji z kontenerami. Tak? Oczywiście mówimy tutaj o aplikacjach, które dają się skonteneryzować, no bo wiadomo, że nie każdy dostawca nam taką wersję kontenerową aplikacji, konkretnie zapakowaną do kontenera Docker, dostarczy. Natomiast dla tych aplikacji, których jest to możliwe, to już Państwo widzicie, że mamy bardzo dużą oszczędność zasobów, dużo lepiej możemy zagęścić aplikacje, jeżeli one działają właśnie w środowisku kontenerowym, ponieważ no nie mamy tego dodatkowego hypervisora, który w wirtualizacji występuje, nie mamy wszystkich guest OS-ów, mamy tylko możemy mieć ten minimalny host OS z runtime'em dockerowym i uruchamiane z obrazów kontenery. Oczywiście jakby
pierwszym i podstawowym pytaniem, czy kwestią do dyskusji w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad wdrożeniem technologii kontenerowej w przedsiębiorstwie, będzie bezpieczeństwo. I jest to jak najbardziej słuszne pytanie, ponieważ tak jak już widzieliście Państwo wcześniej, obrazy, które są uruchamiane, z których są uruchamiane kontenery, zawierają w sobie pełne binaria bibliotek, które są potrzebne danej aplikacji do uruchomienia. A co za tym idzie, mają one też, czy mogą być też nośnikiem pewnych podatności, których jak tutaj widać identyfikowanych jest całkiem sporo, nawet w przypadku RELA. I naszym pomysłem na to jest cały proces i zestaw narzędzi służących do certyfikacji bezpieczeństwa kontenerów. W takim uproszczeniu, jeżeli sobie spojrzymy na takie środowisko kontenerowe, to mamy tutaj takie trzy podstawowe obszary, w których powinniśmy się w jakiś sposób kwestiami bezpieczeństwa martwić. Czyli jest to system operacyjny gospodarza, na którym uruchamiamy obrazy, system operacyjny czy wersja systemu operacyjnego, czyli tak zwany bazowy obraz, na którym jest uruchamiany kontener, no i oczywiście wszystkie biblioteki, które są dołączane do obrazu i z których aplikacja korzysta. I to, co my robimy, to po pierwsze udostępniamy swój obraz certyfikowany przez nas RELA 7, czyli obraz bazowy RELA. Oczywiście sam też REL jest sugerowany jako ten system operacyjny gospodarza, na którym kontenery są uruchamiane. I dodatkowo mamy narzędzie Container Development Kit, które też jest dostępne dla naszych partnerów, przy pomocy którego nasi partnerzy mogą budować swoje bezpieczne obrazy oparte właśnie na naszym obrazie bazowym. My też udostępniamy bardzo wiele obrazów tak zwanego Software Collections, o czym jeszcze później powiem, produktów JBoss Middleware. Do tych produktów my też dostarczamy obrazy. No i oczywiście w całej architekturze Dockera, architekturze kontenerowej występuje też rejestr, gdzie obrazy są składowane i my też taki rejestr publiczny prowadzimy. Tam udostępniamy wszystkie obrazy nasze i naszych partnerów. Kolejną jakby kwestią, o której wspominałem, jest kwestia architektury aplikacji. To jest taki bardzo uproszczony slajd przygotowany przez Gartnera, jak widać, który nam pokazuje, jak się rozwija architektura aplikacji na przestrzeni lat. I tutaj gdzieś na tym ostatnim obszarze ukrywa się właśnie architektura mikroserwisów jako takie, powiedzmy, rozwinięcie, dopełnienie architektury SOA, która już jest dostępna na rynku od, myślę, co najmniej 15 lat. Oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo, jest ona nazwana Software Defined Architecture for Application Services in Digital Business. No niemniej jednak sprowadza się ona do dosyć prostej, powiedzmy, architektury, gdzie dekomponujemy aplikacje monolityczne, które zazwyczaj składają się tam z iluś warstw, do takiej architektury mikroserwisów, gdzie każda warstwa działa w oddzielnym runtime'ie. No oczywiście najlepiej w opakowanym kontener jako ten runtime. To przejście do architektury mikroserwisów otwiera wiele ciekawych nowych możliwości związanych chociażby właśnie z zarządzaniem cyklem życia poszczególnych mikroserwisów, który może być zupełnie niezależny, no ale też ma wpływ na to, jak na dużo większe skomplikowanie procesu rozwoju takiej aplikacji, ponieważ musimy potencjalnie
na pewnym poziomie robić jakieś testy integracyjne, gdzie wszystkie te mikroserwisy będziemy testowali wspólnie, no a wcześniej oczywiście każdy z nich musi też być testowany oddzielnie. A później jak to przeniesiemy jakby na produkcję, no to zamiast takiego jednego dużego runtime'u, powiedzmy serwera aplikacji w klastrze działającego, czyli kilku instancji serwera aplikacji, możemy mieć tutaj dziesiątki czy setki runtime'ów, którymi trzeba zarządzać. Tu oczywiście też dochodzimy do pomysłu na wykorzystanie DevOps, na automatyzację tych procesów tworzenia aplikacji. I jakby z punktu widzenia klienta korporacyjnego, tutaj pojawiają się właśnie pytania związane z tym, po pierwsze, w jaki sposób możemy sobie zautomatyzować sam proces tworzenia tych obrazów, w oparciu o które później będą odpalane kontenery, w jaki sposób możemy taką aplikację, taką architekturę rozproszoną monitorować, w jaki sposób nią zarządzać, w jaki sposób właśnie cały cykl wytwórczy sobie w oparciu o, znaczy wykorzystujący kontenery realizować. I to jest właśnie, i odpowiedzią naszą na te wszystkie wyzwania jest platforma OpenShift. Generalnie OpenShift ma kilka ciekawych cech. Po pierwsze, można ją używać zarówno do budowy, do uruchamiania i budowy aplikacji takich tradycyjnych, czyli tutaj rozumiemy to jako aplikacje stanowe, które mają gdzieś tam jakąś swoją bazę danych, którą się zapisuje, jak i chmurowe, tak? Czyli de facto aplikacje bezstanowe. Platforma ma jakby dwie twarze. Pierwszą z nich jest wsparcie dla rozwoju testowania aplikacji, czyli tak naprawdę możliwość implementacji w platformie całego procesu rozwoju aplikacji, testowania, aż do wdrożenia produkcyjnego. Drugą twarzą jest możliwość też wsparcia oczywiście dla uruchamiania już produkcyjnego aplikacji, czyli tam będzie nam zależało na tym, żeby mieć mechanizmy klastrowania wysokiej dostępności, tak żeby jakby zapewnić sobie taki poziom SLA czy jakości usługi świadczonej przez aplikację, jak w tradycyjnym środowisku. I jakby w połączeniu też z tą kwestią rozwoju i testowania mamy tutaj narzędzia umożliwiające automatyczne budowanie obrazów Docker bezpośrednio w oparciu o kod źródłowy. Jeżeli chodzi o OpenShifta, to tak jak wszystkie produkty Red Hata, jest on rozwijany w oparciu o projekt społecznościowy, nazywa się on OpenShift Origin. To jest projekt, który został wystartowany przez naszą firmę, przez Red Hata. Ten projekt w tej chwili agreguje bardzo wiele różnych ciekawych projektów, o których jeszcze będę wspominał. Oczywiście Docker jest jakby tutaj jednym z fundamentów. Kubernetes też jest bardzo istotnym projektem, czyli ta warstwa orkiestracji kontenerów. I w oparciu o Origin w tej chwili oferowane są trzy linie produktowe: OpenShift Enterprise, Dedicated i Online. Bardzo często klienci zadają nam pytanie o wydajność, skalowalność tej platformy. I właśnie OpenShift Online jest tutaj najlepszą odpowiedzią. Jest to nasza platforma, nasza chmura publiczna, w której właśnie można każdy, zakładając sobie konto, wykupić możliwość uruchomienia pewnej ilości kontenerów. No i tutaj widzicie Państwo pewne statystyki tej platformy, tak? Czyli ponad, no w tej chwili to już jest z tego, co ostatnio czytałem, bliżej 3 milionów aplikacji. Czyli to gdzieś przekłada się na to, że mamy gdzieś tam pod spodem ponad 3 miliony, co najmniej ponad 3 miliony obrazów dockerowych trzymanych w rejestrze, w oparciu o które są uruchamiane aplikacje. No i jest to ciągle jeszcze w tej chwili największa na świecie instalacja OpenShifta, ale też możemy się pochwalić tym, że mamy już klientów, którzy powoli zaczynają się zbliżać, może nie jeżeli chodzi o ilość aplikacji, ale jeżeli chodzi o inne parametry, to są już coraz bliżej. Nową ofertą, która się pojawia ostatnio, jest OpenShift Dedicated. Jest to też oferta oparta na chmurze publicznej.
Różni się ona tym od oferty online, że tutaj dostaje się, wykupuje się już pełną infrastrukturę jakby dedykowaną tylko dla siebie, czyli serwery wirtualne hostowane gdzieś w chmurze publicznej, które jakby są zarezerwowane i dedykowane tylko dla państwa i dla państwa infrastruktury. Natomiast oczywiście to też Wojtek pokazywał, że chmura publiczna to można powiedzieć, że w wielu obszarach, w wielu zastosowaniach jest jeszcze przyszłością. Dlatego też mamy OpenShift Enterprise, czyli wersję OpenShifta umożliwiającą uruchomienie całej platformy u państwa w data center. Od około roku dostępna jest wersja trzecia oparta na Dockerze. Wcześniejsza wersja była oparta na własnych technologiach, które rozwijaliśmy w społeczności. No, z uwagi na duży rozwój i dużą popularność Dockera właśnie na Dockerze oparliśmy wersję trzecią. Mamy tutaj przykłady kilkudziesięciu, no może tutaj mamy na slajdzie kilkunastu klientów, ale jak sobie wejdziecie Państwo na tą stronę, obejrzycie tam więcej case study klientów. Ciekawe jest to, że klienci, tak naprawdę mamy tutaj segmentację tych klientów, też jeżeli chodzi o zastosowania, czyli to, o czym ja mówiłem, te trzy główne przypadki użycia OpenShifta, tutaj też są odzwierciedlone u tych klientów. Oceny, nagrody, no mamy, jest to oprogramowanie już od dawna bardzo pozytywnie oceniane. Tutaj myślę, że pewnego rodzaju trendy i kierunki rozwoju udaje nam się w tym obszarze wyznaczać. O tym możecie Państwo poczytać w internecie. Jest też zbudowana społeczność, która się nazywa OpenShift Commons, gdzie wszyscy użytkownicy, czy to klienci, czy też partnerzy mogą się zapisać, mogą w niej uczestniczyć. Jest tam bardzo wiele różnych, bardzo ciekawych materiałów, najlepszych praktyk. Jest tam też, są tam też fora dyskusyjne, różnego rodzaju webcasty, webinary. Bardzo dużo ciekawego, dodatkowej wiedzy można pozyskać bezpośrednio od tych, którzy już tą platformę w tej chwili używają na różne sposoby. Tak wygląda architektura, niestety nie mam czasu, żeby ją tutaj omówić bardziej szczegółowo. Jakby głównymi elementami, o których chciałem powiedzieć, jest to, że OpenShift działa na RHEL-u, bądź to na pełnym Red Hat Enterprise Linuxie, bądź to też na tej wersji tego minimalnego runtime'u dla Dockera, czyli Atomic Host. Mamy, budując taką infrastrukturę OpenShifta, mamy dwa typy serwerów, tak zwane mastery, czyli to są te instancje, które zarządzają całym środowiskiem, i tutaj tak zwane nody, czyli są to te serwery, na których Państwa aplikacje działają. Do zarządzania, do orkiestracji, czyli tak naprawdę do budowania architektury aplikacyjnej w ramach tej infrastruktury wykorzystujemy Kubernetesa, dlatego tutaj pojawia się pod jako ta jednostka zarządzania. No, pody to tak naprawdę nic innego jak kontenery, tylko czasami może tam być więcej niż jeden kontener w środku, ale to sobie zostawmy na bardziej szczegółową dyskusję. Ponieważ wspieramy aplikacje stanowe, bardzo ważnym elementem jest persistent storage, czyli no, możliwość integracji czy wykorzystania istniejącego storage'u z naszymi aplikacjami. Mamy dzięki temu możliwość uruchamiania chociażby bezpośrednio tutaj na platformie nie tylko bezstanowych aplikacji, ale też aplikacji stanowych, takie jak chociażby bazy danych, czy też inne systemy, które dokonują zapisu do file systemu. Mamy rejestr obrazów, zawsze instancja OpenShifta ma swój wewnętrzny rejestr, który jest wykorzystywany tutaj wewnętrznie i może być też oczywiście integrowany z zewnętrznymi rejestrami. Warstwę usług w celu umożliwienia komunikacji zarówno wewnątrz pomiędzy kontenerami, jak i ze światem zewnętrznym. No i warstwa routingu, która umożliwia nam komunikację ze światem zewnętrznym.
Tutaj gdzieś pod spodem kryje się bardzo, bardzo rozbudowana, bardzo zaawansowana sieć Software Defined Network, tak, czyli mamy tutaj swoją implementację warstwy sieciowej, ale to też jakby troszkę wychodzi poza nasz czas dzisiejszej prezentacji. Jeżeli chodzi o chmurę, ja muszę troszkę przyspieszać. Wizja jest taka, że oczywiście zazwyczaj mówiąc o optymalizacji wykorzystania zasobów w celu uruchamiania aplikacji, zawsze tą podstawą jest wirtualizacja. Później wdrażamy infrastructure as a service, czyli tak naprawdę staramy się zbudować dynamiczne środowisko w oparciu o warstwę wirtualizacyjną. No i tą najwyższą warstwą są kontenery. Oczywiście ważne jest też to, żeby mieć narzędzie do zarządzania wszystkimi elementami tej infrastruktury, najlepiej jedno takie narzędzie i my takie narzędzie mamy. OpenShift może być zainstalowany na dowolnej infrastrukturze, w szczególności na dowolnej infrastrukturze chmurowej, która jest certyfikowana z Red Hat Enterprise Linux. Oczywiście są pewne dodatkowe wymagania, chociażby związane ze storage'em, dlatego też tutaj widzicie Państwo, że na przykład Microsoft Azure jest w tej chwili jeszcze nie jest przez nas certyfikowany, ale trwają nad tym intensywne prace. Ponieważ jesteśmy dostawcą OpenStacka, też bardzo mocno pracujemy nad integracją OpenShifta i OpenStacka. Jest tutaj kilka takich obszarów. Oczywiście pierwszym z nich to jest w ogóle możliwość instalacji OpenShifta na OpenStacku i później możliwość automatyzacji, jakby dodawania kolejnych węzłów aplikacyjnych do naszej infrastruktury. Są też inne, bardziej wyspecjalizowane punkty styku, czyli integracja właśnie warstwy sieciowe, integracja ze storage'em OpenStacka, integracja z zarządzaniem tożsamością. A wizja jest taka, żeby wszystko, obydwie te warstwy, obydwie te platformy, czyli OpenStack, OpenShift, były zarządzane przez jedno centralne narzędzie, czyli przez CloudForms. Jeżeli chodzi o DevOps, czy ogólnie wsparcie dla automatyzacji procesu rozwoju aplikacji, to po pierwsze dostarczamy cały szereg gotowych obrazów Dockera z runtime'ami różnych technologii. Generalnie my jako Red Hat tutaj dostarczamy niemalże całe portfolio JBoss'a i technologie, które oferujemy jako software collections, czyli mamy tutaj runtime'y takie jak Node.js, Ruby, PHP, Python, Perl, trochę też baz danych open source'owych. Do tego oczywiście nasi partnerzy oraz społeczność. Ci, którzy przejdą cykl, znaczy tą certyfikację, o której wcześniej wspominałem, też tutaj mają możliwość oferowania, udostępniania swoich obrazów z wykorzystaniem naszego rejestru. Oczywiście no, nie zapominamy też o technologiach Microsoftu, w szczególności o platformie .NET. Wersja piąta niedawno podpisaliśmy z Microsoftem dosyć rozbudowaną umowę partnerską i jednym z ich elementów jest właśnie to, że wersja piąta platformy .NET będzie wspierana na OpenShift'cie. Będzie wspólna dystrybucja obrazu dockerowego właśnie zawierającego ten runtime. Bardzo unikalną, ciekawą cechą platformy jest procedura source to image. Ona generalnie służy do automatycznego wygenerowania obrazu zawierającego naszą aplikację wraz z jej runtime'em. Czyli na przykład jeżeli robimy aplikację Java Enterprise, no to budujemy tutaj swój kod źródłowy, wykorzystywany jest odpowiedni obraz zawierający serwer aplikacji JBoss czy Tomcat. No i produktem jakby tej procedury jest wygenerowanie obrazu zawierającego już gotową do uruchomienia aplikację wraz z runtime'em, które mogą być potem też oczywiście w sposób zautomatyzowany wdrożone w środowisku testowym czy deweloperskim.
To jest część całego jakby procesu, który mamy zaimplementowanego, Continuous Integration, Continuous Delivery. Generalnie wykorzystujemy w tej chwili Jenkinsa jako tą platformę, na której przy pomocy pluginu można sobie zbudować ten cały pipeline, gdzie opisujemy, jak ma następować dystrybucja aplikacji, aż do środowiska produkcyjnego, jeżeli taką mamy potrzebę. Unikalną kwestią jest tutaj to, że tak naprawdę obraz budowany jest tylko raz w pierwszym etapie, czyli z wykorzystaniem właśnie tej procedury source to image, a później na kolejnych etapach nie jest budowany jakiś dodatkowy obraz, tylko poprzez odpowiednie tagowanie obrazu następuje jego instalacja, wdrożenie na kolejnych środowiskach, na których można robić różnego rodzaju testy, no i aż do być może przejście do produkcji. Tak jak tutaj widzicie Państwo, bardzo częstą architekturą jest to, że ma się oddzielną instalację OpenShifta do celów dewelopersko-testowych i oddzielną już instalację produkcyjną. Wtedy ostatni krok, czyli przejście od środowisk testowych do produkcyjnych, odbywa się na zasadzie przepchnięcia, że tak powiem, obrazu z rejestru wewnętrznego tutaj do rejestru tutaj. Okej. W najbliższym czasie będzie możliwość, żeby jakby Jenkinsa zastąpić wbudowanym już interfejsem w OpenShifta. No będzie to tak naprawdę podmiana GUI, ponieważ pod spodem engine to też będzie wykorzystywany Jenkins. Oczywiście też macie Państwo możliwość, żeby wykorzystać tutaj swoje narzędzia, jeżeli macie już jakieś swoje platformy. Szybciutko, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo czas już mi ucieka. Wojtek wspominał o CloudForms jako tej centralnej konsoli do zarządzania całą infrastrukturą. Tak też ma się rzecz z OpenShiftem. Jest on w najnowszej wersji czwartej zintegrowany z OpenShiftem, także zarówno OpenShiftem, OpenStackiem, wirtualizacją, wszystkim tym można zarządzać z jednego miejsca. Dodatkowo z takich ciekawych funkcji mamy wbudowany mechanizm agregacji logów z kontenerów, czyli znowu bardzo to jest istotna kwestia, żeby mieć możliwość zbierania logów z wielu tych kontenerów, na których aplikacja jest uruchomiona, ich agregacji z wykorzystaniem Elasticsearch, Fluentd i Kibany. Mamy implementację agregacji metryk kontenerów. Tu wykorzystujemy mechanizm Hipster, który jest częścią Kubernetesa. I jest on zintegrowany też jakby z interfejsem użytkownika, zarówno CloudFormsa, jak i samego OpenShifta. Bardzo ciekawa jest też konfiguracja sieci, dająca bardzo duże możliwości. Jest to oparte na Open vSwitchu. Mamy tutaj takie możliwości, jak chociażby możliwość dzielenia sieci pod poszczególne projekty. Także można tutaj budować bardzo zaawansowane konfiguracje. I już ostatni slajd. Odnośnie oferty produktowej. OpenShift Enterprise dostępny jest jako subskrypcja, która zawiera w sobie jakby wszystkie te funkcjonalności, o których mówiłem, OpenShifta. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście Państwo zbudować taką pełną chmurę aplikacyjną, czyli wykorzystać OpenStacka dodatkowo, to tutaj pojawia się już kolejny produkt Red Hat Cloud Suite, tak się to w tej chwili nazywa, który dosłownie dwa dni temu został udostępniony do sprzedaży. I to tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo Jarkowi.